Witajcie kochani, mam 14 listopada dzisiaj, jestem w centrum Bydgoszczy, czekam tutaj na Dominikę. Z Dominiką będziemy udawać się do bardzo fajnego miejsca, o którym wczoraj na Facebooku tylko zasygnalizowałem, że będzie się coś ciekawego działo. No i będzie się działo, jedziemy w bardzo... O, idzie Dominika. Także ten... Cześć Dominika, właśnie zaczynam kręcić. Cześć. Także jedziemy do bardzo fajnego miejsca. Nie będę wam na razie zdradzał, co to za miejsce. Myślę, że zaraz zobaczycie i będziecie się równie mocno radować jak ja. Bo jest miejsce czadowe, nie? Tak, no jest bardzo pięknie tam, gdzie jedziemy. Bo jest to na styku kultury i natury. I no ja uwielbiam ten teren. Jak już powiemy, gdzie jesteśmy, to... To będziecie też o tym wiedzieć. Terenie, tak. Też uwielbiam ten teren, często tam bywam, także no, myślę, że nie możecie się doczekać, także zaraz do was wracamy i zobaczycie, co to za miejsce. Kochani, dojechaliśmy już na miejsce. Nie wiem, czy będziecie w stanie rozpoznać, co to jest za miejsce, ale to jest... Lubostrok, tak. Nie, to nie jest Lubostrój, to jest... Znaczy, jeden pracownik instytucji chciał tak sprostować, proszę Państwa. Właśnie, to nie jest Lubostrój, tylko to jest... Pałac w Ostromeczu. O, właśnie. Pałac stary, XVIII-wieczny barokowy. Tak, czyli znajdujemy się w Ostromecku na terenie parku. I tutaj, wiewiórka. I wiewiórkę mamy, tak. I tutaj powstanie pasieka. Jest bardzo bogata tradycja miodów pitnych. Tak, i to może uda nam się z czasem również ją przywrócić. Taki jest plan, także nie uprzedzajmy faktów. Natomiast generalnie dzisiaj jesteśmy na takim rekonesansie. Wybierzemy miejsce dogodne do ustawienia pasieki. No i troszeczkę, myślę, jeszcze za chwilę powiemy wam kilka słów więcej. Także zapraszam do oglądania. Okej, kochani, jesteśmy na miejscu, gdzie według wszelkich prawdopodobieństw stanie pasieka, druga pasieka miejskiej pszczoły przy pałacu w Ostromecku, pałacu starym konkretnie. Pałac stary mamy w tym miejscu. Trochę słoneczko teraz nam świeci, więc możecie to słabiej trochę widzieć, natomiast tam jest pałac. Kawałek dalej, jakbyście szli dokładnie w tamtym miejscu, jak pamiętacie, kiedyś był film o owadach zapylających i o lawendzie, gdzie byłem w takim szpalerze lawendy, to właśnie jest to miejsce tam nieopodal. Więc jakby pszczoły też będą miały możliwość lotów. Tutaj jest takie miejsce troszeczkę niewykorzystane, kawałek dalej już jest Wisła. Wiem tutaj z rozmów z Alą i z Dominiką, że tutaj Wisła się nie zakrada, więc jakby teren jest bezpieczny. To miejsce tutaj, pole, jest słabo wykorzystane na razie, nie jest, jakby nie było pomysłu na zagospodarowanie. No a pomysł jest taki, że postawimy tutaj prawdopodobnie w tym miejscu pasiekę. W tamtym kierunku jest południe, więc jakby wlotki będą dosyć szybko tutaj oświetlane. Drzewa, które tutaj się znajdują, owocowe, taki stary sad jest częściowo też już wykarczowany, to również dadzą jakiś tam lekki cień. Same ule tutaj w cieniu klonu będą, w cieniu jabłoni, więc myślę, że będą pszczoły miały tutaj dosyć miło i dobrze. Jeżeli chodzi o teren, który się znajduje bezpośrednio, będzie się znajdował przed pasieką,
spójrzcie, to jest taki ogrom. Jest również w mojej głowie i nie tylko w mojej, ale o tym również myślę, że na kolejnych filmach na kanale Miejska Pszczoła będę mógł Wam powiedzieć. Jest pomysł na ich zagospodarowanie. No, krótko mówiąc, od nowego roku będzie się dużo działo i nie będzie to również typowo tylko działalność związana z pszczołami, tylko również troszeczkę inna. Bardzo się cieszę, chyba to widzicie. Na mojej twarzy jestem po prostu mega, mega szczęśliwy, że udało mi się ten projekt tutaj wraz z Pałacem i z Miejskim Centrum Kultury zorganizować. No i będziemy działać. Wstępnie mamy miejsce wybrane. Jest również tutaj też monitoring terenu, także teren jest bezpieczny. Myślę, że tutaj się żadne historie złe nie zadzieje. Okej, kochani, kończymy dzisiejszy spacer, dzisiejszy film tutaj w towarzystwie trzech pięknych kobiet, tak, tym Ewy. Reasumując, działamy od przyszłego roku z pasieką w Ostromecku, przy Starym Pałacu. Mamy piękny teren, piękne miejsce, gdzie myślę, że będziemy mogli dużo fajnych rzeczy zdziałać. Co jest najważniejsze, moim zdaniem, jest to pokłosie tak naprawdę naszego programu BIPAF-netowego, ponieważ MCEK, tak, Miejskie Centrum Kultury Bydgoszczy, zapamiętajcie sobie, piękne miasto, zapraszam wszystkich do zwiedzania, chętnie odprowadzę. Którego pracownia mieści się też w Ostromacku. Którego, tak, jest ten oddział terenowy. Tak, gdzie jest Ewa i Ala. Także też serdecznie zapraszamy do zwiedzania pałacu, pięknej kolekcji fortepianów, ale myślę, że o tym będzie też czas i możliwość, żeby nakręcić jakiś oddzielny filmik na kanał i się podzielić tymi pięknymi rzeczami. Także w ramach programu BIPAF.net z przyszłego roku w Ostromecku przy Pałacu Starym zakładamy pasiekę. Tak. Nie jest to pasieka miejska, ale z miejskimi ludźmi. Pasieka będzie przy takim tajemniczym wejściu nad kanał Wisły. Będą pszczoły chroniły to wejście, żeby nie każdy mógł wejść, ale ci twoje będą dobrze, będą mogli tam zajrzeć. Tak, także kochamy pszczoły, ale myślę też jeszcze coś, bo my tak gadamy, nie? To musisz się przyzwyczaić, bo ja gadam bardzo dużo na filmach. Ja właśnie mniej mówię na filmach, ale wydaje mi się, że to się wszystko pięknie uzupełni. Natura, przyroda, historia, przeszłość, muzyka, która tutaj się czasami na odrestaurowanych fortepianach unosi na zewnątrz przez otwarte okna i dlatego pszczoły, kwiaty, że to wszystko będzie miało taki element siedlskości. Tak, łączenie natury i kultury to masz cel. Tak, w miejscu historycznym. Mamy jeszcze tych dokumentów? Nie znaleźliśmy jeszcze. Będziemy szukać dowodów, że były to właśnie. No ale jest bardzo prawdopodobne, że rodziny, które tutaj mieszkały w Ostromecku, miały służbę i no, z tych terenów jak gdyby mogły uprawiać, nie wiem, się uprawia. Hoduje się pszczoły właśnie. Na pewno przy tego typu pałacach czy dworach zawsze znajdowały się nieopodal pasieki, więc myślę, że na pewno coś się uda znaleźć. Także kochani, trzymajcie kciuki. Myślę, że my mamy tutaj, każdy z nas ma jeszcze bardzo dużo informacji do przekazania, ale to myślę, że nas stopniowo przy kolejnych filmach będziemy się spotykać, będziemy o różnych tematach mówić. Także Miejska Pszczoła, kanał na YouTubie, na Facebooku, zapraszamy. Nie tylko pszczoły, ale od dzisiaj również kultura, od dzisiaj również wieś? Wieś. Tak. Także również wieś, także działamy, mamy Powera, BIPAF.net Bydgoszcz, działamy na rzecz pszczół i zapylaczy dzikich. To jest najważniejsze. Ja jestem mega, mega szczęśliwy, uradowany, że jest to miejsce, na którym gdzieś tam pracowałem, żeby może się gdzieś udało. Także jest to też uwieńczenie moich gdzieś tam starań, także jestem mega podbudowany, więc tutaj tego optymizmu jest za dużo w tej firmie na pewno, ale to bardzo dobrze. Piszą się te przestrzeń, które zostały wstępnie wybrane. Okej, także co? No działamy i zapraszamy na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.